Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi. Jak pewnie już dawno wiecie, albo i nie wiecie, gramy w Hard West, gdzie musimy udać się na plantację. Tytoń z plantacji Briana Cole'a. Brian Cole był znany ze swojego intensywnego aromatu. Tajemniczy lichwiarz. Przejdź do handlu. A, dobra, chciałbym kupić tych 12, nie? Stać mnie? Niestety. Ha, tylko gotówka. No, fajnie. O! O, tam jeżeli. Lichwiarzy nie lubię. O, moje. Te, o. Król Kier. O! Nie wiedziałem, że dostanę za to kartę. Sępi zmysł. Też dobra karta. Zwłaszcza dla grabarza. Wykrywa przeciwników. Bonus układu. Plus 8 wzroku. A w ogóle mamy jakiś tu układ? Nie mamy szans na nic. Ojej, cały czas przeznaczenie tej kamerzki. Zamknij. Poczekaj dwa dni, sprzedaj tytoń w miasteczku. Lol. Co, teraz będę zajmował się handlem? Mówię z mlinianych chałup. Jego mieszkańcy, jeżeli już jakiegoś dojrzysz, przedstawili sobie marny widok. Znam. Przejdź do handlu. Nie chcę tych tajemniczych lichwiarzy wypierdolać. O. I tytoń. Sprzedam za 25. Kurwa, sam zysk! Udaję się do salonu i wynajmie mi rewolwerowca. Aha. Grabasz, proszę do salonu. Wszystkie lokalne szumowiny, bandyci i wariaci spędzają czas w salonie. To było idealne miejsce na poszukiwanie członków twojej grupy. Twardy pięściarz, ale słaby strzelec. Szybkiego, lecz kruchego pięściarza. Co? Kruchy, znaczy ma mało życia, a ten ma w chuj życia. Ale słabo strzela. A... Kurwa, murzyn! Kurwa, diabeł! Dawson był smutnym człowiekiem, którego dręczyły koszmary z czasów niewolnictwa. Podczas tamtych niespokojnych czasów życie ostrzył jego refleks, a wrodzone szczęście pozwoliło mu przeżyć. Dalej. Miasteczko było mi znanym skupiskiem. Wróć do wyludniałego miasteczka i odszukaj żywność Harringtona. Okej. Okay. Aha. Osłon zawarł trochę żywności z opuszczonego domu. Byli gotowi, by wyruszyć dalej. Musisz posilić się każdego dnia. Postać musi spożyć jedną porcję żywności dziennie, by pozostać zdrową. Dwie porcje dadzą jej zwiększoną dawkę energii. Jeśli postać pominie, posiłek stanie się głodna. Kolejne dni bez żywności spowodują, że będzie coraz słabsza. Gotujące postaci wymagają dwie porcje żywności, by odzyskać siłę. Głodujące. Kurwa, teraz mamy prawie taki survival. Grabarz usiadł pomiędzy grobami swoich przyjaciół i wrogów. Modlitwa, w jakiej się pogrążył, nie była religijnym uniesieniem. Bardziej ponurą refleksją na temat jego przeszłości i ostatnich wypadków. Zagłębił się w ponurej modlitwie, zdeterminowany porozmawiać ze zmarłymi. Wyobraził sobie kształt orła, kojota, niedźwiedzia i sępa. Każdy z tych zwierząt symbolizował coś innego. Wiązka drewna i chuj, nie mam drewna, nie mam drewna. Ten gra zdawał się pochłonięty. Myślał, że odpowiednia
Kara mogłaby jakoś ulżyć cierpieniom zmarłych. Trudno powiedzieć, czy był to jego pomysł, czy podszepty duchów, którymi to brakowało. 7 paczek tytoniu, 9 butelek alkoholu i 8 działek opium. Gdzie? Jaki chuj? Rusznikarz. Dobra, a teraz mi powiedzcie, jak wygląda kwestia wpierdalania. Ja muszę coś sobie zjeść, czy... Chwista jagoda. Jagody te to jedyne z przysmaku wilków i innych drapieżników. Poprawia fart i obronę. Porcje żywności. Aha. No weź, przestań, masz tu 6-strzałowiec, a nie takie gówno. Możesz strzelić 2 razy w turze. To jest duży plus tej nowej broni. Dostałem karty, świetnie. Tylko jakie? O! Król Karo, zwierzęcy słuch, wykrywa pobliskich przeciwników. No też się przyda. Mamy już parę. Czy ja jestem w stanie cokolwiek sobie złożyć? Nie. I 10 kier, przebicie aorty. Trafiony przeciwnik otrzymuje duże obrażenia po przejściu 5 kroków. O kurde! Ej, to jest zajebiste. O, nie mogę. Dobra. To zróbmy w ten sposób, że... klątwa jest spoko. Tu mamy właśnie tą parkę. No to się wymienimy. Ty masz to, a ty masz przebicia aorty. A ty jesteś murzyn, więc nic nie dostaniesz. Się cieszę, że w ogóle kurwa coś masz. Cóż za przyjemność. Dobra. Co możemy zrobić teraz? Gorzelnia. Tatak. Dobra, pójdziemy do tartaku. Aha. Dzień zbliża się ku końcowi, więc rozłożyliście obozowisko. Czas rozdać żywność. Posiadasz 15 porcji żywności. Kto jest głodny? Grabarz odczuwa głód. Kto jest głodny? Dobra, na razie na spokojnie. Dobra. Wyśpij się. Czy poczta jest otwarta w weekend? Chyba w sobotę, w niedzielę wątpię. Nastał nowy dzień. Do roboty. Tatakiem zarządzał Malcolm Topper. Mało mówny człowiek o dziwnych zwyczajach. Jeśli uda ci się odwrócić uwagę od dziwnych dźwięków, które z siebie wydawał, możesz ubić niezły interes. Przejdź do handlu. Wiązki drewna. Ja sobie przyjmę tych wiązek w chuj. Bo mam dużo. Wezmę tak za 20. No, czyli wszystkie jakie miałem po pierwsze. Butelka alkoholu. Tytoń drogi. Działka opium. No nie wiem czy chcę opium. Ale chcę wiązki drewna. Gotówka, wyrównamy potwierdź. Aha. Korzelnia. W destylarni produkowano mocną whisky, która smakowała jak mokry pies i paliła gardło jak trucizna. Ich motto brzmiało: whisky mamy McCartney. Prawdziwy mężczyzna strzeli 6 shotów i dalej będzie strzelał. Przejdź do handlu. A ja już rozumiem, o co tutaj wszystkim chodzi. Tutaj trzeba bardzo się pobawić w handel. Okej, potwierdź. Wyrównaj. Wymień. Karawana. Ha. Będziemy mogli... Tak.
Grabarz odwiedził karawanę. Była to zbieranina różnych ludzi, których łączyło jedno. Nigdy nie zostali długo w jednym miejscu. Może chcieli szukać nowych sposobów na zarobek, a może po prostu miejscowa ludność miała już dość ich oszustw i wysokich cen towarów. Mimo swych licznych wad, posiadali jednak najlepsze zasoby alkoholu, tytoniu i opium w promieniu 100 mil. Mam taniej. Fajka szamana. Nie. Wiązka drewna, nie. A-a. Ale gdzie mają... Gdzie macie opium? Fuck. Halo, opium. Butelka opium. Ile wy ich macie, kurde? No luj. Butelka. Noż w pizdzie. No, fajnie. Ech. Ja pierdykam. Dobra, weźmy trzy. Potwierdź. Stówka. Wyrównaj. Potwierdź. Co wy tu macie tak w miarę tanio i dużo? Porcje żywności macie. Dobra, to też po kupię, tak nie wiem, 5. Potwierdź. Dobra. Gotówka, wyrównaj. Otwierdź, okej, okay. Zamknij. Teraz lecimy do wyludnione miasteczko, idziemy do miasta. I na handel. Dobra. Aha. I fajnie, tu na dole mam działkę opium. To rozsprzedam w chuj tanio. Wiązki drewna kupiłem. O, to mogę sprzedać drożej. Dobra. 10. Jadę do paru miejsc. Ja bym przykrywa tu kryszła. Okej. Aha. Wiązki drewna. Też kupiłem za 3, sprzedam za 5. Aha. Okej, okay, wyrównaj. Jest w miarę okej. Okay. Proszek mandragory, nie, takie rzeczy to ja sobie tutaj zachowam. O, porcje żywności. Fajnie. Okej, okay, potwierdź. Pieniądze. Okej, okay. No i jest okej. Okay. Jesteśmy na luzaku. Rurka, symbol celności. Dalej. Wow, to tylko raz mogę? Gra was odczuwa głód. Wyśpij się. Następny dzień. Do roboty. O. Rozstaje druk. Kupiec losu. Chciałem w moim warsztacie ciesielskim sobie coś porobić. Aha. Wytrzymałości. O, dalej. Dobra. I w tym momencie ja bym chciał założyć te figurki prawdopodobnie. Halo? Halo, gro, znowu mnie tutaj w chuj nie leć. Aha.
5 do celności, byśmy mieli 70, ale wolimy mieć więcej życia. Ile masz celności? Ty masz 50, to tobie się przyda właśnie ta figurka orła plus 5. Będziemy mieli wszystko na równi. Jest bomba. Jest torpeda. Chatka pustelnika. Co mnie tu, pustelniaku? Halo. Ambus zapytał, grabarz zapytał Ambusa, czy ten wie, jak zdjąć klątwę. Pustelnik zwrócił swe zamglone oczy ku Dobrobrzeżowi i wspomniał trzy osoby, które mogły mu pomóc. Pierwszą była stara szwaczka, kapłanka wudu, mieszkająca gdzieś na mokradłach. Drugą był czerwony kojot, szaman. Był bardzo drażliwy, ale pielęgnował tradycji przodków. Mieszkał na zachód. U podnóża góry. Ostatnią z osób był wielebny Ashmory, którego dawno nie widziano w okolicy. Empus poradził grabarzowi, by ten odszukał Jingle Timiego, właściciela palarni opium, który może mieć więcej informacji na ten temat. O, spoko. Teraz pytanie, ile już nagrywam? Dobra. Nie jest źle, jest dobrze. Przejdźmy do rusznikarza. Grupa wypotkała obwoźnego sprzedawcę, który przedstawił się jako Rosmanty, którego wszyscy nazywali Rosjaninem. Ło, Sasza. Jego towar był mieszaniną tylu dziwnych i luksusowych rzeczy, że człowiek musiał się zastanowić, kim byli poprzedni właściciele przedmiotów. I czy na pewno ciągle żyją. Dobra. Ło. Ja mu mogę fajnie sprzedać alkohol. Numer was znowu. Dobra. Kupiłem to za 3, sprzedam za pół. Otwierdź. Serio? O, momencik.